Was? Aleluja. Witam Was serdecznie. Nazywam się Mariusz Kud, jestem tutaj z Wałbrzycha. Chciałbym się też z Wami podzielić, co Bóg zrobił w moim życiu. Dzisiaj może nie będę opowiadał całego świadectwa, bo nawróciłem się ponad 20 lat temu, nawet więcej, w odnowie w Duchu Świętym. Ale powiem Wam jedną rzecz. Kiedy modliłem się, co tutaj przekazać Wam, konkretne jakieś tutaj przesłanie, to usłyszałem w swoim sercu, żeby powiedzieć Wam taką rzecz, że Bóg jest dobry. Tutaj słyszeliście różne świadectwa ludzi, co Bóg zrobił w życiu. Ja ogólnie byłem człowiekiem, tak mi się wydawało, że byłem człowiekiem dobrym, religijnie poukładanym. Nie sprawiałem kłopotów w domu, w rodzinie. Byłem dobry, wydawało mi się, że jestem dobrym mężem i tak dalej. Ale kiedy gdzieś 4 lata temu zadałem sobie pytanie, kiedy zacząłem chorować, gdzie ja zmierzam? Czy ja pójdę do nieba? Ja nie miałem pewności zbawienia. Ja myślałem, że robiąc dobre uczynki, to pójdę sobie z automatu do nieba, bo na to zasługuję, na podstawie moich uczynków. A Słowo Boże mówi wyraźnie, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I tak naprawdę Biblia mówi wyraźnie, że tak nie ma ani jednego sprawiedliwego. I zacząłem czytać w Piśmie Świętym takie słowa, że Bóg, nigdy przez powiedzmy 20 lat nigdy nie zaglądałem do Słowa Bożego, bo tak zbytnio nawet mnie to nie interesowało. Myślałem, że sakramenty, jakie miałem, chrzest, wierzmowanie, komunia, uczęszczanie na nabożeństwa, to mi wszystko wystarczy, że nie będzie żadnego problemu, żeby się załapać na niebo, nie? Bo przecież byłem dobry. I w Słowie Bożym przeczytałem takie rozwiązanie, że Bóg tak pokochał świat, że posłał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to nie jest tak, że ja zacząłem się zastanawiać, dlaczego tyle ludzi cierpi na świecie, tyle choruje. I ja sam chorowałem, więc i przeczytałem też w Księdze Izajasza, że Jezus Chrystus 2000 lat temu poniósł każdą chorobę na krzyż. Że w Jego sińcach i ranach mamy uzdrowienie. Ja wiedziałem już, że jeżeli narodzę się na nowo, bo też jest taka bardzo ważna rzecz. Jezus to podkreślił w rozmowie z Nikodemem, że jeżeli się nie narodzimy na nowo, tutaj nieważne ile mogę mieć lat, ja narodziłem się na nowo z Bożego Ducha 20 lat temu, tylko tyle, że no nie działałem, po prostu trzymałem to wszystko dla siebie. Tak naprawdę konkretnie za Bogiem poszedłem 3-4 lata temu, zacząłem czytać Słowo Boże, które mnie dotykało, zmieniało moje życie, zacząłem, tak jak mówię, Kościół, do którego należę, modlił się o różne jakieś schorzenia. Chorowałem na stawy, dosyć poważnie, to były choroby dziedziczne. Chorowałem na jakieś kamienie na nerkach i tak dalej. Te rzeczy odeszły. I dlatego dzisiaj chciałbym Wam przekazać bardzo prostą rzecz, że dopóki tu żyjemy, to jest bardzo ważne, żebyśmy podjęli decyzję, komu tutaj na ziemi chcemy służyć, tak? Ja wielokrotnie zostałem oszukany przez systemy religijne, bo myślę, tak jak Wam mówiłem, że myślałem, że to wszystko jest potrzebne do zbawienia. A żeby tak naprawdę, żeby pojednać się przyjść do Jezusa i pojednać się z Nim, nic niewiele trzeba, tylko po prostu prosta modlitwa, płynąca z serca, płynąca z wiary, przyznanie się, oddanie swojego życia Jezusowi, powierzenie tych spraw. Ja od powiedzmy 3-4 lat staram się uczyć, po prostu powierzyłem swoje życie, nie tylko życie, ale także weszłem w proces uczniostwa i staram się uczyć się szczególnie od Jezusa Chrystusa, od ludzi, którzy bardziej byli zaawansowani jak ja i staram się pogłębiać moją wiarę. Dlatego Słowo Boże mówi, jeżeli dzisiaj słyszysz mój głos, nie zatwardzaj serca waszego. Ja wiem, że tu w Wałbrzychu takie rzeczy są mało spotykane, ale tutaj dziękuję moim braciom z Warszawy, którzy specjalnie pokonali taką trasę, żeby złożyć świadectwo, jaki jest naprawdę Bóg, jaki jest Jezus Chrystus. Takie rzeczy jak ewangelizacja w Warszawie są praktycznie co tydzień takie rzeczy się odbywają. To nie jest jakiś... To jest normalne.
wierzę, że tu przyjdzie czas w Wałbrzychu, że też będziecie nas rozpoznawać, też będziemy tutaj systematycznie i bo po to tu jesteśmy, żeby nie tylko, że my coś dostaliśmy od Boga, ale Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów, żeby szli na cały świat i głosili tą Ewangelię, a kto uwierzy, temu słowu będzie zbawiony. Dlatego nie chcę wam mówić właśnie o żadnych systemach religijnych, tylko na początek, jeżeli czujesz, że to jest dzisiaj do ciebie, jeżeli masz jakieś problemy, choroby, zmagasz się, jesteśmy po to, żeby tutaj się modlić o każdą osobę. Dzisiaj o godzinie 18 na przebieg 4 mamy spotkanie z usługą uzdrowieńczo-uwolnieniowym. Mamy tutaj traktaty, wizytówki, jakbyście chcieli cokolwiek więcej się dowiedzieć, to serdecznie zapraszamy. Alleluja. Amen.